Nadchodząca niezwykła chwila. Lotos Cup 2016. Szukamy następców mistrza. Szczyt Skalite. Te piękne skocznie. Już mamy wielu wspaniałych zawodników. Mamy liderów klasyfikacji. Szukamy następców mistrza. Chciałbym zostać mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, wygrać te lotosy, bardzo daleko skakać, być we formie zawsze. Ja to bym chciała sobie po prostu skakać tak, żebym była z tego zadowolona i żeby przynosiło mi to jeszcze większą radość niż teraz. Wszystkie skoki mi przynoszą radość, ale takie dobre to na pewno by mnie bardziej cieszyły i dodawały jeszcze więcej takiego kopa i takiego jakby wspomagania w następnych treningach. Nie, w telewizji podziwiałem skoczków i zawsze chciałem zostać. Pewnego dnia to pan mnie zapisał na skoki, na pierwszy trening. I zaczęło się to tak, że budowałem sobie zasadową taką skocznię na pagórku, spodobało mi się to, no i obok mnie tam skakał taki dobry teraz kombinator Paweł Twardorzy, tam Ania Twardorzyc i Łukasz Talorzy, no i tata zapisany z nimi jeździł na treningu i później też tata jeździł. Uważamy, że wcale tak nie jest, że dziewczyny nie są odważne, tylko po prostu dają fory chłopakom. Dobra, Wiktor, dlaczego tak? No, można się poczuć, no jak tak, chociaż no nie można też bez końca lecieć, no ale to fajne jest. No bo tam się powyżej 200 metrów się leci. Znaczy jak wylecimy z progu tak nisko, a potem od tego metra tam jeszcze podnosi jeszcze. Wiktor, są te planice. No mamy planie, później przechodzimy. Myjemy się, przychodzimy do szkoły, później idziemy do szkoły, przychodzimy i mamy kolację. Do 20 mamy czas wolny, możemy sobie wyjść do swojej pomieszczenia. A później mamy naukę własną, od 20 do 21. Jeszcze tam brakuje paru elementów, ale no naprawdę, tak już jeden podobnie się skoczył. Ciężko dzisiaj wygląda, że skakało to na skoczni, nie? Znaczy fajnie przygotowana była skocznia i na pewno nie przeszkadzało to takim skakaniu. Głównie tam była taka, bo najpierw... Jeszcze raz organizowany, za przygotowany, tej wspaniałej trasy tutaj. Wszyscy sprawdzają, a tu gorąca atmosfera na stadionie. Dziękuję serdecznie delegatowi technicznemu, dla Kasia Bafi, asystentowi Jarosławowi Poloczkowi i kierownikowi zawodów Jurkowi Poloczkowi. Dziękuję organizatorom, dziękuję Śląskowi.